obecnie działam od klasy 5, a jest to nasza druga zbiórka. Ja od 2 lat, czyli od klasy 6 i też jestem drugi raz na WOŚP-ie. No, pomagamy przede wszystkim dzieciakom. Jest to takie niesamowite uczucie, że możemy komuś pomóc. Też się cieszę, to bardzo miłe uczucie, gdy się komuś pomaga. Myślę, że są ze mnie dumni rodzice, ponieważ wiedzą, że to jednak jest ten szczytny cel. Sam jestem z siebie dumny, że mogę pomóc właśnie tym dzieciom chorym. Jakie to uczucie, kiedy wrzuca pani pieniądze do tej puszki znanej na całym świecie? No ja uważam, że to jest tak miłe uczucie, że chcemy pomóc tym naprawdę potrzebującym osobom, dzieciom przede wszystkim, bo to dla dzieci zbieramy teraz w tym roku, no nie. Także no wielki szacunek mamy dla tych osób, które stoją, pomimo takie warunki atmosferyczne, trudne i mają chęć po prostu pomocy. Tak, uważam, że robimy coś wyjątkowego. Dzięki temu, co robimy, pomagamy dzieciom. Wiele osób przechodzi i wrzuca do skarbanki. Bardzo się cieszymy, że dzięki wam na naszych ulicach stanęło dzisiaj tak wielu młodych wolontariuszy. Czy ciężko było zmobilizować tę grupę do działania? Nie, nasza młodzież jest bardzo aktywna i bardzo chętnie uczestniczy w takich akcjach, więc tutaj nawet mieliśmy większą ilość wolontariuszy chętnych niż tutaj jest w tej chwili. Także bardzo się z tego cieszymy. No to już jest od końca października, bo zgłosić do sztabu każdego, wpisać wszystkie dane, załatwić ankiety z danymi od rodziców, zgody na chodzenie, bo to rodzice są opiekunami. Także to trwało od końca października do chwili obecnej. Pomaganie innym ludziom jest dla nas bardzo ważne. Radość, że możemy pomóc drugiej osobie, która tej pomocy potrzebuje. No, radość i satysfakcja z tego, że możemy pomagać. Ja od razu powiedziałem, że chciałbym być wolontariuszem, bez zastanowienia. Czy to jest twoja pierwsza zbiórka, czy kolejna? Pierwsza. Jak się czujesz, stojąc tutaj dzisiaj? Czy czujesz satysfakcję, jakieś zadowolenie? Dobrze, zimno troszkę. Ale mimo tej pogody wytrwasz do końca? Tak, tak. Jakie to uczucie móc tutaj dzisiaj stać i pomagać innym? Miłe uczucie, żeby można pomóc dzieciom. Świetne, bardzo fajnie. Nadeszła zasłużona chwila na poczęstunek dla naszych wolontariuszy. Kto to zorganizował i kto to zasponsorował? No właśnie w tym roku pierwszy raz zgłosiło się wielu sponsorów, chętnych, pytali, jak mogą pomóc. No i na przykład zupę mamy z wkładką z chlebem ze szkoły. No i pani sołtys zafundowała dzieciom pizzę. Jedna z mam, która ma wolontariusza i zarazem nauczycielka, pani Juśkiewicz, upiekła ciasto. Mamy ze sklepiku szkolnego kupione też słodycze, ciastka, herbatę. Także no, pełny obiad i coś słodkiego i herbatka. Wszystko jest z darów dobrych ludzi. Przed nami jeszcze kilka godzin zbiórki, później nastąpi rozliczanie. Kto się tym wszystkim zajmuje? Pani Ewelina i ja zbieramy od dzieci puszki. Tym razem jedzie z nami trójka wolontariuszy, bo tych puszek do rozliczenia mamy 21, a rozliczamy się w banku w Złoczewie. Więc my z panią Eweliną podejść do kasy i rozliczyć 21 puszek, to jest siedzenie do wieczora. Więc w tym razem wspomogliśmy się trójką wolontariuszy, którzy z nami jadą. No i wieczorem wracamy do domu, jesteśmy rozliczeni, wiemy, ile zebraliśmy i odpoczywamy. I mi zgłaszają, mamy klasówkę jutro, może nam pani załatwić, bo my przecież do popołudnia, do późnych godzin jesteśmy tutaj. Dzwonimy do wychowawców, prosimy, przekładają klasówkę, załatwiamy to wszystko teraz, tutaj, w tej chwili. Czyli ogólnie organizacja dzisiejszego dnia i dzień po, to musi być duże zaangażowanie ze strony każdego. My bardzo się cieszymy, że mamy takich wychowawców, którzy tak wspierają młodzież, rozwijają, także dziękujemy bardzo.